Mówię tu Państwu, koję się widok teraz. Znajduję się na gdańskiej plaży na Przymorzu, wejście numer 60. Mniej więcej w odległości ode mnie około 200, może 300 metrów jest to wejście, feralne wejście na plażę numer 63, tam gdzie ostatni raz widziana była Iwona Wieczorek. Tak jak już w kilku moich filmach opowiadałem o tym nieszczęsnym wydarzeniu, tak teraz również postaram się coś do tego dołożyć. I tak jak chciałem tylko przypomnieć takie najważniejsze rzeczy. Iwona Wieczorek zaginęła w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku. W tym roku będzie już 14 lat od tego momentu. Przez te 14 lat mnóstwo hipotez się nasuwa nam do głowy. Nasuwa się do głowy. Tak jak mówiłem we wcześniejszych filmach, sprawa jest bardzo pogmatwana, zawikłana. Także ciężko cokolwiek wywnioskować. Tak jak mówiłem we wcześniejszych filmach, właściwie Iwona mogła paść ofiarą praktycznie najbliższej rodziny, od najbliższej rodziny zaczynając, kończąc po jej przyjaciół, znajomych. Jak również możemy powiedzieć śmiało, że w tą sprawę zamieszana może być policja. To jest ten deptak, gdzie ostatni raz była widziana Iwona Wieczorek. I teraz idziemy od wejścia numer 60. I jest taka opcja, że tędy właśnie mogła iść Iwona Wieczorek. Także idziemy tym deptakiem, że tak powiem, to jest do ulicy Jagiellońskiej. I bardzo, z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że Iwona Wieczorek tą drogą mogła iść. Ta droga właśnie prowadzi nas bezpośrednio do parku Regala. I tak jak mówię, jest to odcinek, właściwie jedyny odcinek oświetlony w parku Regala. Ta promenada właśnie tutaj posiada na całej długości oświetlenie. Cała reszta parku Regala jest w nocy bardzo zaciemnione. Tutaj jest od razu przy plaży odległości mniej więcej, Państwu pokażę, mniej więcej to będzie 100, może 150 metrów od plaży, osiedle. Te osiedle się nazywa Neptun Park. Jest to osiedle usytuowione przy, jak mówiłem, od plaży w odległości 100, może 120 metrów. No i pamiętam, jak te osiedle budowali. Mniej więcej budowa tego osiedla właśnie pokrywała się w czasie z zaginięciem Iwony Wieczorek. Także naprawdę ja tu mam pewne podejrzenia. Także pamiętam jeszcze przed powstaniem tego osiedla, a tak jak mówiłem, te osiedle pokrywa się w czasie zaginięciem Iwony Wieczorek. Także możemy, również to jest jakaś teoria spiskowa, również można sobie dopowiedzieć, że tutaj na dobrą sprawę Iwona by mogła być gdzieś też w fundamentach ukryta. W tym miejscu jeszcze przed budową tego parku znajdowała się właśnie jednostka wojskowa. Także tutaj ta droga, ten deptak, on wyglądał znacznie naprawdę gorzej. Pamiętam płyty, on składał się z takich płyt. Te płyty były połamane.
powyginane. Część tych płyt w ogóle nie było, że naprawdę to był taki dziki rejon. W tej chwili mniej więcej od 20 lat, może 25, ten rejon został, jakby powiedzieć, od nowa zaadeptowany. Zniknęła jednostka wojskowa i na miejscu tej jednostki wojskowej zostało wybudowane osiedle. No zmienię tylko, że na tym osiedlu mieszka pewien znany żeglarz polski. Medalista, zdaje się, olimpiad. Nie będę mówił dokładnie, o kogo chodzi. Kto się orientuje w sporcie, to pewnie wie, o kim mówię. Natomiast, tak jak powiedziałem, tutaj wcześniej była jednostka wojskowa. Ten obszar wyjątkowo był taki niesprzyjający dla człowieka. W tej chwili do parku Regana, właściwie do tego placu zabaw, gdzie uważam, że którędy mogła przychodzić Iwona Wieczorek, pozostało nam do przejścia może 200 metrów, więcej myślę, że nie. I zaraz jak dojdziemy, to Państwu pokażę, bo tak jak mówię, jest taka opcja. Myślę, że jest to bardzo wielce prawdopodobne, że Iwona Wieczorek właśnie tym deptakiem mogła 17 lipca nad ranem wracać do domu. Prywatnie sobie rozmyślam, co by było, gdyby Janusz Szostak żył, czy jakby ta sprawa dalej wyglądała. On, z tego co się orientuje, miał największą wiedzę na temat tej sprawy. Niestety od grudnia 2021 roku pana Janusza Szostaka nie ma już z nami. Tak jak wspominała jego żona, że po prostu mógł dosłownie umrzeć przez Iwonę Wieczorek. Że tak obsesyjnie o niej myślał, że umarł. Także umarł na ustach, mówiąc o butach Iwony Wieczorek. Natomiast, tak jak mówię, mówił żonie właśnie, że umiera. I no, jest to bardzo ciekawe, jak ta sprawa by się potoczyła, gdyby pan Janusz jeszcze dalej żył. Ja w tej chwili zbliżam się już dużymi krokami do placu zabaw. I tu jest wielce prawdopodobne, że jeżeli Iwona Wieczorek właśnie szła tym deptakiem, to musiała tędy przychodzić. Zaraz Państwu pokażę tak w odległości kilkudziesięciu metrów, gdzie było palone ognisko z tej właśnie ognisko tej właśnie sobotniej nocy z 16 na 17 lipca, gdzie Iwony znajomi robili grilla. Jest to wydzielone miejsce właśnie w parku Regana. Zdaje się, że to jest jedyne miejsce w parku Regana, gdzie można legalnie palić ognisko. A zanim jednak dojdziemy do ogniska, tuż właśnie przy ognisku są te stawy, gdzie Iwona Wieczorek była szukana. Tutaj jednostki policji właśnie szukały w tych stawach Iwony Wieczorek. Jeden staw jest właśnie tutaj po mojej lewej stronie. Teraz Państwu postaram się to dokładnie przybliżyć. Podejdę pod sam brzeg. Ten staw, no można powiedzieć, wcale nie jest taki mały. Państwo zobaczą. Nie wiem, czy w godzinach nocnych dokładnie to będzie widać. A ten drugi staw jest po drugiej stronie. I tak jak mówię, tutaj mam już odległości 30 metrów od tych stawów. Skręcając w lewo, dojdziemy do miejsca, gdzie było palone to ognisko. Mniej więcej jest to odległości
150 metrów, również można powiedzieć. Teraz mamy luty 2024 roku, po godzinie 22. Naprawdę tutaj jest bardzo mały ruch. Można powiedzieć, że bardzo niebezpiecznie, bo idąc w stronę plaży praktycznie szedłem sam. Natomiast w tej chwili tu jakiś spacerowicz z pieskiem i tak to wygląda. O tej godzinie mamy już ciemno i pusto. W tej chwili do tego parku, do tego placu zabaw pozostało nam 100 metrów. No i tu teraz mniej więcej sytuacja wygląda następująco, że Iwona Wieczorek mogła właśnie iść tą drogą koło tego ogniska. Przy tym ognisku mogła iść prosto do domu, ale również mogła iść jeszcze w stronę ulicy obecnie Lecha Kaczyńskiego, wtedy do Mroszczaków i w stronę tej stacji benzynowej i dosłownie przechodząc jeszcze 100 metrów będziemy po lewej stronie mieli plac zabaw. No i tym placem zabaw myślę, że też Iwona Wieczorek mogła właśnie iść do domu. Także tutaj właśnie tędy właśnie mogła iść również Iwona Wieczorek. Tak jak mówiłem we wcześniejszym filmie, sam park Legana za dużo się nie zmienił. Tak jak mówiłem, wręcz przeciwnie, on można powiedzieć, że nie uległ właściwie zmianie. Od 15 lat mniej więcej wtedy, w tym czasie został otwarty, tak na dobrą sprawę. Pamiętam, na otwarciu placu zabaw, zdaje się, gościem specjalnym była Majka Jeżowska, także plac zabaw otwarty, można powiedzieć, z wielką pompą. Natomiast wokół parku Legana, tutaj ulica Jagiellońska, obecnie Lecha Kaczyńskiego, tutaj rzeczywiście dostrzegamy spore zmiany. Powstają nowe budynki. Tutaj ten naprzeciwko mniej więcej został oddany do użytku rok temu. Ten właśnie naprzeciwko, co Państwo widzą. Natomiast nie wiem, czy będzie dobrze widoczny, bo to jednak jest pora nocna. Po prawej stronie są dwa budynki praktycznie już na wykończeniu. Także myślę, że pół roku i będą pierwsi mieszkańcy się wprowadzali. I tak to wygląda. Natomiast tutaj od tego budynku dużego, gdzie ludzie mieszkają, w odległości około 150 metrów w lewo ma powstać bardzo wysoki wieżowiec. On początkowo miał się nazywać Big Boy i być może tak się będzie nazywał, tylko że został znacznie okrojony. Będzie dużo mniej pięter posiadał, jak miał być w wersji pierwotnej. Miał być to najwyższy budynek mieszkalny w Trójmieście. Natomiast na tę chwilę ma mieć tam 20 parę pięter. No i tak to jest. Będzie wysoki budynek, także infrastruktura, tu się wszystko zmienia. I tu i mamy ten park, tu mamy ten plac zabaw, który mogła właśnie wracać Iwona Wieczorek. Proszę zobaczcie, w tych godzinach tutaj nikogo nie ma, żywej duszy nie ma. Latem rzeczywiście on tętni, tutaj przyjeżdżają turyści, tu przyjeżdżają rodzice z dziećmi, można powiedzieć, ze całego Gdańska, bo to rzeczywiście ten plac, ten park zabaw jest bardzo duży. Tutaj właśnie z tego miejsca, gdzie stoję, po mojej prawej stronie widać właśnie falowiec na Gdańskim Przymorzu przy ulicy Piastowskiej. Na wprost mnie jest falowiec przy ulicy Jagiellońskiej i po lewej stronie w odległości mniej więcej na skróty jakieś 600 metrów
będzie ten falowiec najdłuższy w Polsce przy ulicy Obrońców Wybrzeża. Tam zdaje się, Paweł zdaje się z tego co wiem, właśnie był rejestrował, jego telefon był rejestrowany. I tu już wychodzimy, można powiedzieć, z parku Regana na ulicę Jagiellońską. Tutaj na tej stacji paliw była zakupywany alkohol przez znajomych Iwony Wieczorek, a sama Iwona Wieczorek, proszę, popatrzcie, także tutaj mamy ten park, tu mamy tą drogę, którędy szliśmy, natomiast Iwona Wieczorek, jej osiedle mieściło się na samym końcu tej ulicy, Państwo widzą, na końcu tych świateł, gdzie są te światła, i po lewej stronie jakieś 400 metrów i tam jest właśnie Witkowski dwór, tam mieszkała Iwona Wieczorek, czyli od tego miejsca, mniej więcej od wyjścia z parku Regana, powiem, że to jest odległości 700 metrów. Tutaj jeszcze ci z Państwa, którzy się interesują tą sprawą, pewnie czytali, oglądali, inaczej powiem, wiedzą, że tutaj właśnie zatrzymywała się ten samochód marki, zdaje się, Lublin, ze śmieciami. I tam też sprawa była głośna, dotyczyła, że Iwona Wieczorek mogła być wywieziona z parku Regana właśnie tym samochodem dostawczym. W tej chwili te miejsce, gdzie ten samochód stał i on tam, zdaje się, czekał na przepuszczenie autobusu, ulega modernizacji, także tutaj jest remont, ulica jest poszerzona, wszystko będzie całkowicie wyglądało inaczej. Zdaje się, że do remontu drogi zobowiązany jest deweloper, który właśnie budował te dwa budynki. Także mniej więcej przystanek autobusowy, gdzie widziany był ten samochód dostawczy, znajdował się właśnie w tym miejscu. Natomiast, tak jak Państwo widzą, tutaj to ulega zmianie. Teraz tutaj będzie znajdowało się duże rondo. To jest dosyć duże rondo o dużym znaczeniu dla Przymorza. Tutaj mamy właśnie ten falowiec na Jagielloński. Co prawda on nie jest najdłuższym falowcem, ale mimo wszystko i tak mieszka w nim bardzo dużo ludzi. Także dochodzimy powoli do nowego ronda. I mniej więcej chyba też z tego co wiem, to rondo ma być oddane na początku maja 2024. No i to tyle chyba na dzisiejszy spacer. Ja tutaj nie będę ukrywał, że mieszkam całkiem niedaleko, dlatego pozwoliłem sobie kolejny spacer poświęcić rozmyślaniom na temat Iwony Wieczorek. Także pozdrawiam serdecznie. Do widzenia. Cześć. Kłania się Dzidek teraz.